Nie, 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 wampiry na to nie zasługują, nie. Cześć, witam was wszystkich w najnowszym odcinku show zwanego Jak skutecznie i sprytnie i przy czym tracić czas w październiku podczas grania, czyli RPG, rozkład premier growych na październik 2020. Nadszedł właśnie mój ulubiony miesiąc w roku, w którym horrory sypią się po prostu z prawa i lewa, bez względu czy mówimy o serialach, ale także grach. Dlatego nie zdziwcie się, że akurat ta lista będzie przepełniona horrorami. Ale spokojnie, nie martwcie się, nie samym horrorem człowiek żyje, bo jest też kilka innych ciekawych pozycji, które zdecydowanie mogą was zainteresować. Jeżeli na tej liście zabraknie czegoś dla was, powiedzmy, ważnego, możecie oczywiście wpisać w komentarzach, nie ma problemu. Ja tutaj wybieram 10 gier, które w miarę mnie interesują i myślę, że was mogłyby zainteresować w tym miesiącu. Ponieważ w tym roku mamy taki świat, jaki mamy, nie odpowiadam za wszelkie przesunięcia, ponieważ obserwując ogólnie moją listę z miesiąca na miesiąc gier, które wam proponuję i później z tego, co wychodzi, mam wrażenie, że przynajmniej 2/3 z tej listy z reguły z czasem po prostu w jakiś sposób zostaje oddalone w świat, w czasie i w ogóle w przestrzeni. Co choćby nawet dotyczyło czarnego konia tego miesiąca, World of Warcraft. Byłam pewna, że w tym miesiącu sobie zagramy, a jednak nie. Nie wiadomo, kiedy zagramy. Zobaczymy. Tymczasem przechodzimy do listy, czyli 10 gier na październik 2020. Crash Bandicoot. You will find a way through the time and space. Pozwoli wam poczuć się jak Luke podczas szturmu na Gwiazdę Śmierci. To wygląda na to, że właśnie się doczekaliście. FIFA 21. 9 października. Przyznaję się bez bicia, że piłka nożna nie leży w kręgu moich zainteresowań, ale gdybym nie wspomniała akurat o tej premierze, najprawdopodobniej dostałabym od wielu z was żółtą kartkę. Ponoć polepszono sztuczną inteligencję i rozwój kariery. Wierzę, że niemal każdy z was jest nieco lepszy w tym temacie ode mnie, więc zostawiam piłkę po waszej stronie. Dzieci sąsiadki z domu próbują ewidentnie sabotować moje nagrywanie. Remodeled Broken Porcelain. Październik miesiącem horrorów. I nic dziwnego, Halloween już za pasem, czas na odrobinę creepy klimatu i ja tam się cieszę. Remodeled Broken Porcelain jest drugą odsłoną od firmy Stormwind Games oraz Daryl Arts. Trafiamy do tajemniczego miasteczka i bardzo podejrzanego hotelu Asham Inn, w którym przymusowo zostaje umieszczona główna bohaterka, Jen, w roli pokojówki. Oczywiście będzie próbowała stamtąd uciec z naszą pomocą. Torchlight 3. 13 października. Mam wielką sympatię do serii Torchlight. Dała mi ona dokładnie to, czego nie mogłam odszukać w nowych odsłonach Diablo. Niekończącą się przyjemność z wielogodzinnego wykańczania potworów, nawet kiedy już zasypiałam nad ranem po wielogodzinnym rajdzie. Torchlight powraca w trzeciej odsłonie, jak oczywiście hack and slash. Wcześniej miał być to Torchlight Frontiers w formie free-to-play, jednak ostatecznie zmieniono to na klasyczne, czyli B2Play, więc po jednorazowym zakupie będziemy się mogli bawić bez końca. Nie będzie też mikropłatności. Age of Empires 3 Definitive Edition. Niech cię nostalgio! Age of Empires 3 to była moja ulubiona odsłona tej serii. Podbój Ameryki lub kierowanie losami Azteków to był jeden z moich ulubionych sposobów na spędzanie wolnego czasu popołudniami. Age of Empires 3 Definitive Edition to odświeżona i poprawiona wersja, która zawiera podstawową wersję oraz dodatki. Mechanika została odświeżona i ulepszona, więc będziemy się cieszyć nie tylko ładniejszą grafiką. Ghost Runner, 27 października. Czas na kolejną cegiełkę dla rozwoju potęgi polskich gier komputerowych. Ghost Runner to gra akcji FPP polskiego studia One More Level. Ghost Runner to świetna alternatywa dla nadchodzącego cyberpunka, jeśli chcecie przetestować swoje umiejętności przed drugą premierą. Trafiamy do cyberpunkowego miasta rządzonego przez niejakiego klucznika. W tym cyberpunkowym klimacie będziecie walczyć za pomocą broni białej i swoich niezwykłych mocy. Ja jestem bardzo zainteresowana. Watch Dogs Legion. 29 października. Przyznaję, że poprzednie odsłony Watch Dogsów utrzymywały mnie przy sobie, ale tylko na krótką chwilę.
Watch Dogs Legion może być pierwszą grą z tej franczyzy, która naprawdę zwróciła moją uwagę. Po części moje zainteresowanie opiera się na przedziwnym podobieństwie tej fabuły do realnej sytuacji w naszym świecie. Z drugiej strony, to niemal na pewno wszystko wina Londynu, który chciałabym jeszcze kiedyś odwiedzić. Choćby wirtualnie. Nawet jako bojownik o wolność przekazu i powstrzymując inwigilację obywateli. The Dark Pictures, Little Hope. Bandai Namco nie mogło wybrać sobie możliwej lepszej daty na premiery swojego nowego horroru, a jako wielki fan tego właśnie gatunku nie odpuszczę sobie drugiej odsłony antologii The Dark Pictures, Little Hope. Tym razem trafimy do małego miasteczka ogarniętego grozą z zaświatów. Natomiast główna zabawa w tej grze polega na próbie utrzymania przy życiu całej ekipy lub próbie wykończenia całej ekipy. Cthulhu Book of Ancients. 31 października. Cthulhu i dzieła Lovecrafta zyskują ostatnimi czasy niesamowitą popularność. Kolejna produkcja o przedwiecznym trafia na pecety od firmy, która już od dłuższego czasu zabiera nas w horrorowe opowieści. W najnowszej produkcji gracz wciela się w detektywa, który poszukuje szóstki zaginionych dzieci, a to wszystko z powodu tajemniczej notatki. I to już koniec 10 gier, które w październiku 2020 mogą zwrócić Waszą uwagę. Napiszcie mi, które gry Was interesują. Jeżeli tutaj na tej liście nie znalazła się jakaś gra, to oczywiście możecie ją dodać w komentarzach. Ja osobiście oczywiście czekam na wszystkie praktycznie horrory. Najprawdopodobniej sięgnę też po Watch Dogs Legion, być może troszkę późniejszym terminie, i Ghost Runnera. Czekam na Wasze typy. Tymczasem bardzo dziękuję za oglądanie. Oczywiście, jeżeli Wam się podobało, klasycznie lajki, suby, dzwonki, subskrypcje, wszystko chętnie przyjmuję i gruz. I do zobaczenia w kolejnym odcinku, w kolejnej liście RPG na listopad 2020, który zapowiada się co najmniej tak dobrze, że będę musiała chyba wziąć wolne z pracy. Ta! Cześć!